serdecznie Państwa witam. Witamy. Ja może tak tytułem tutaj rady dopowiem, że w toku dyskusji nad tym, jak chcemy, żeby nasza rozmowa, debata wyglądała, ustaliliśmy z panem Michałem Durakiewiczem, że trochę mnie wspomoże w wprowadzeniu tej rozmowy, więc będzie pełnił podwójną rolę. Ja bardzo się cieszę, że będziemy dzisiaj mieli szansę porozmawiać o tej książce. Nie ukrywam, że mnie ta książka bardzo poruszyła. Ona została wydana już jakiś czas temu, w 2018 roku, ale z racji też tego, że zajmuję się historią mówioną na co dzień, te historie, które zostały tutaj przedstawione w tej książce, wydały mi się bardzo ważne, bardzo, bardzo ciekawe. I też sama książka i jej temat dotyczący, tak jak już tutaj na początku pan dr Poleszak wspomniał, żołnierzy Ludowego Wojska Polskiego, o których w jakiś sposób się w tym momencie chyba zapomina, co zresztą wynika tutaj z tych relacji, jak ci ludzie opowiadają o sobie, wydało mi się bardzo ważne. I bardzo się cieszę, że dzisiaj będziemy mogli porozmawiać o tej książce, o książce, która jest książką bardzo też specyficzną, ponieważ autorami jest pani profesor Kaja Kaźmierska i dr Jarosław Pałka. Natomiast duża część książki to są opowieści starszych osób, byłych żołnierzy Ludowego Wojska Polskiego, którym autorzy oddali głos. To są ich wspomnienia, historie mówione. I chciałabym, żebyśmy naszą rozmowę dzisiaj rozpoczęli właśnie od historii mówionej. Chciałabym, żebyście Państwo opowiedzieli nam trochę o tym zbiorze tych relacji, jak one powstawały, kiedy były nagrywane, kto je nagrywał, kto był bohater, jak docieraliście do bohaterów, do świadków historii. To ja zaczynam. Tak. Najczęściej jest tak, że podczas takich spotkań to Kaja zaczyna jednak. Ale dzisiaj ja zacznę z powodu tego pierwszego pytania. Znaczy, no jest tak, że ja jestem historykiem, który pracuje w Archiwum Historii Mówionej. To znaczy moje zainteresowania badawcze to biografistyka, historia wojskowości. To było wcześniej powiedziane, że zajmowałem się tymi dwoma biografiami oficerów wysokich, którzy służyli albo nawet dowodzili Ludowym Wojskiem Polskim, no to jakby Ludowe Wojsko Polskie było tak jakby dosyć mocno obecne w tych pracach badawczych. Natomiast no, pracuję też w Archiwum Historii Mówionej, więc no, w pewnym momencie to się połączyło ze sobą i jakoś tam no, też w większym gronie pracowników Archiwum Historii Mówionej zdecydowaliśmy, że warto by było nagrywać takie relacje, zapisywać pamięć tych osób, które no, tak naprawdę już odchodzą. To jest no, pokolenie, które się rodziło w latach 20. w tym momencie. Już w tym momencie wydaje się, że takiego projektu nie można by było chyba zrobić. My te relacje nagrywaliśmy 5-7 lat temu. No i jakby taką no, koleją rzeczy no, stało się to, że stwierdziliśmy, że no, musimy dokumentować też taką pamięć, tak? Bo bardzo dużo w naszym archiwum, ale nie tylko, nagrywaliśmy relacji takich osób, które były pokrzywdzone przez historię, znalazły się w tej grupie. Natomiast no, nie nagrywano prawie w ogóle żołnierzy, tak wydawało nam się, że tej strony nie nagrywano żołnierzy Ludowego Wojska Polskiego. I to był taki no, projekt zbiorowy, bo to no, nagranie relacji, opracowanie i potem udostępnienie i wydanie to jednak dosyć duża praca, więc w tym projekcie nagrywało kilka osób, muszę tutaj o nich i pracowało nad tym, nad tą książką, to no, staram się zawsze wspominać te osoby, więc po pierwsze Karolina Żłobecka, która nagrywała relacje i pracowała z nami przy okazji tworzenia książki, też Grzegorz Kaczorowski, który nagrywał wiele relacji w Polsce i Zofia Wieluńska, która no, starała się przełożyć ten język mówiony na język pisany.
My nagraliśmy około 40 relacji w całej Polsce. Każda relacja średnio to około 5 godzin, czyli no, można policzyć, czy jest to około 200 godzin relacji. Staraliśmy też się robić zdjęcia, współczesne zdjęcia archiwalne tym osobom w czasie, no, takie relacje, no, średnio 5 godzin, ale to były i 10 i 12 godzinne relacje. Kilka razy spotkaliśmy się z byłymi żołnierzami Ludowego Wojska Polskiego. No i te relacje są zarchiwizowane w Archiwum Historii Mówionej w Domu Spotkań z Historią i Ośrodku Karta i można do nich dotrzeć. Natomiast no, chcieliśmy też to jakoś zamknąć, no nie tylko zarchiwizować, ale zamknąć czymś innym, jakąś publikacją, spróbować podsumować to wszystko, co udało nam się nagrać, zapisać. No jakby tutaj taką naturalną koleją rzeczy było to, żeby spotkać się z Kają i żeby no, spróbować wspólnie razem z panią profesor, panią socjolog, jakby połączyć te dwa spojrzenia historyka i socjologa na te relacje, no, czego efektem jest ta książka. No właśnie, a skąd ten pomysł, żeby zderzyć ze sobą perspektywę socjologa i historyka? Skąd ten pomysł? Spontanicznie pojawił się. On wynikał z tego, że kontaktujemy się między sobą, to myślę, mogę powiedzieć, że się lubimy i rozumiemy. I kiedy Jarek opowiadał o procesie zbierania materiału i też o pewnych trudnościach, jakie miał, żeby zdobyć fundusze na poszczególne etapy tej pracy. Zresztą ja się w ogóle dowiedziałam o tym projekcie nie wprost od Jarka, tylko recenzując jedną z prób zdobycia pieniędzy na ten projekt z grantu NCN-owskiego. Zostałam wyznaczona jako recenzentka, więc wtedy bardzo mi się ten projekt spodobał. Niestety on nie uzyskał funduszy mimo pozytywnych ocen recenzentów, nie tylko mojej, ale też drugiego recenzenta. No a później okazało się, że są jakieś trudności, żeby go sfinalizować. To właściwie wspólnie doszliśmy do wniosku, że może byłoby przy okazji tych niefortunnych okoliczności, fortunną okolicznością byłoby połączenie tych dwóch perspektyw, czyli socjologa i historyka. A ponieważ współpracujemy też w polu, czy w ramach Polskiego Towarzystwa Historii Mówionej i myślę, że w tym środowisku znajdujemy wspólny język jako socjologowie i historycy, więc nie było nam trudno tutaj jakby założyć czy zaprojektować to wspólne przedsięwzięcie. Z całą też taką świadomością zachowania naszych tożsamości zawodowych, bo mieliśmy też takie momenty, kiedy dużo dyskutowaliśmy. Jarek się upierał przy perspektywie historyka, ja przy perspektywie socjologa, no i gdzieś tam znajdowaliśmy wspólną drogę. Także myślę, że z tego względu to było dla nas przynajmniej takie bardzo pouczające i udane przedsięwzięcie, ponieważ bardzo dużo mówi się w tej chwili o interdyscyplinarności jako takim, powiedziałabym, niefrasobliwym mieszaniu perspektyw. Natomiast myśmy starali się stworzyć książkę, która jest interdyscyplinarna, bo pokazuje te dwie perspektywy, ale z drugiej strony no jakby nadmiernie nie miesza tych punktów widzenia, ponieważ wydaje mi się, że właśnie interdyscyplinarność polega na tym, żeby umieć pokazać różne perspektywy, a niekoniecznie pozbawiać jakby siebie nawzajem tożsamości, czy też prawa do głosu. Ja może pozostając przy tym wątku, zanim go opuścimy, chciałem zapytać właśnie o to, o czym pani profesor wspomniała. Czy spotykaliście się państwo z jakimś uzasadnieniem, kiedy w kolejnych instytucjach odmawiano wam pieniędzy na ten projekt? Znaczy to jest tak, że ta książka, w ogóle ten projekt, to ma bardzo długą historię, no bo te relacje, tak naprawdę trzon tych relacji to jest 2013, 14, 15. Natomiast no potem mieliśmy tą łatwość, że ja pracowałem w Archiwum Historii Mówionej, więc to była taka instytucja, no, dzięki
której no, mogłem te relacje, mogliśmy razem te relacje nagrać. Natomiast no, my, starając się pozyskać finansowanie, składaliśmy wnioski, 9 wniosków bodajże, z tego 3 wnioski do Urzędu do Spraw Kombatantów, 3 wnioski do Ministerstwa Obrony Narodowej, 3 wnioski do NCN-u. No i zawsze coś stało na przeszkodzie, to znaczy nie udało się, nie dostaliśmy tak naprawdę żadnych pieniędzy na sfinansowanie nagrań tych relacji i potem no, był problem z transkrypcjami. W ogóle wydawcą miał być zupełnie kto inny. Nie wiem, czy pan tutaj profesor wie, profesor Wnuk wie, ale wydawcą miało być też Muzeum II Wojny Światowej. Myśmy wydali, ja byłem współautorem książki Żołnierze generała Maczka, które wydało Muzeum II Wojny Światowej. Jakby taką naturalną, taką koleją rzeczy miało być to, że zwracamy się do Muzeum II Wojny Światowej, żeby wydało nam też tę książkę i uzyskaliśmy pewne pieniądze na transkrypcję. Pewna część transkrypcji została zrobiona dzięki Funduszom Muzeum II Wojny Światowej, no ale jednak tam się nie udało wydać tej książki z różnych powodów. No, dostaliśmy takie recenzje, przede wszystkim jedną recenzję otrzymaliśmy taką, która no, była bardzo niepochlebna. No ale całe szczęście Kaja pracuje na Uniwersytecie Łódzkim i całe szczęście udało się wydać tę książkę w wydawnictwie Uniwersytetu Łódzkiego, za co też bardzo, bardzo dziękujemy. Także droga była daleka, boista, znaczy no, też oczywiście bez przesady, tak, ale no, to jest efektem, tak, no, kilka lat. No i do NCN-u jeszcze 2 czy 3 lata. Tak, właśnie do NCN-u też. Także i ta strona taka kombatancka nie była zainteresowana, i wojskowa, oficjalna, no i naukowa też, chociaż tam pisano, że tak, że powinno się nagrywać, to już jest ostatnia chwila. No ale rozumiem, że były inne projekty, które były warte finansowania. No tak, ale to rzeczywiście był ostatni moment, bo chyba większość Państwa świadków historii to były osoby urodzone na początku lat 20. ubiegłego. No, część już nie żyje. Tak, część nie żyje. Tak. Nawet tych książki. Książki, tak. Tutaj w tej książce zamieszczonych jest 12 relacji, natomiast cała kolekcja tych nagrań liczy 40 relacji, prawda? Tak, plus tak. Relacje, które znajdują się oddzielne, pozaprojektowe, które były nagrane wcześniej w archiwum. Ja jeszcze chciałabym zapytać, czytając, zapoznając się z tymi relacjami, byłam bardzo ciekawa, jak wyglądał ten początek współpracy ze środowiskiem żołnierzy, w jaki sposób Państwo do nich docieraliście? I czy te osoby chętnie opowiadały o sobie? Jakby ten pierwszy moment, kiedy poznajemy się ze świadkiem historii, chcemy go przekonać, żeby opowiedział nam historię swojego życia. Czy otwarci byli na coś takiego? Znaczy, no, mogę powiedzieć, że generalnie byli otwarci, tak. Że to już taka humorystyczna sytuacja, że ja dostałem nawet medal z pana order od pana, jedyny w moim życiu order od pana wiceprezesa Związku Kombatantów, który podczas spotkania wręczył mi, mam legitymację 33 tysiące ileś tam z medalem, no, dziękując mi za to, że zainteresowaliśmy się tym tematem i nagraliśmy jego i też innych jego kolegów. Szukaliśmy oczywiście no, przez związki kombatantów. Staraliśmy się nagrywać w różnych miejscach w całej Polsce. No też, także no, oni byli bardzo zainteresowani i cieszyli się z tego, że ktoś zdecydował się, ktoś się zainteresował ich wspomnieniami, ich przeszłością. No, oczywiście były opowieści takie, jakby, no, tłumacząc, dlaczego takie wojsko, tłumaczyli całą swoją biografię i tak dalej. Ale generalnie, a już w ogóle jeśli było tak, że trafiliśmy do jakiegoś prezesa albo wiceprezesa, to który nas kierował dalej, no to już zupełnie tak, jakiegoś związku, oddziału związku, to już zupełnie te jakieś bariery tak zostawały przełamywane i chętnie no, opowiadali o tej swojej przeszłości.
A czy byli tacy, którzy nie godzili się na rozmowę? Zdarzyły się takie przypadki? Na rozmowę nie, natomiast jest tutaj przypadek jeden pana, którego relacje chcieliśmy umieścić w książce, on się nie zgodził. Miał być 13 dni. Tak. Ale można się z nią zapoznać w archiwum? Z pełną relacją można się zapoznać. Tutaj we wstępie są fragmenty tej relacji, one są nieautoryzowane. One są zanonimizowane. Zanonimizowane, tak, oczywiście. Tak, to znaczy, no było tak, że my staraliśmy się przed opublikowaniem, wybraliśmy 13 takich relacji i wysłaliśmy teksty tych relacji, spisane te relacje do rozmówców. Oni się zgodzili, tak, znaczy wszyscy się zgodzili oprócz tej jednej osoby i zdecydowaliśmy się, w zasadzie to mieliśmy prawo do tego, żeby opublikować, ale jednak zdecydowaliśmy się uszanować wolę tego pana i niestety ta relacja nie znalazła się tutaj ostatecznie w tym zbiorze. A skąd ta liczba 40? Czy to było tak, że podczas realizacji swojego projektu założyliście sobie jakąś liczbę nagranych relacji? Nie. To znaczy ja mogę się nawet pomylić i mogą się nawet pomylić. Może są to nawet 42 relacje do końca, albo 41 relacji. W zależności od tego, jak będziemy to liczyć. No bo ten projekt po prostu nie był zamknięty formalnie w żadne ramy tak naprawdę, bo nie dostaliśmy żadnego finansowania oprócz tych pieniędzy z Muzeum II Wojny Światowej na transkrypcję. W związku z tym to było tak, że niby już zamknęliśmy projekt, już pracowaliśmy nad książką, ale pojawiały się kolejne relacje, uznawaliśmy, że warto je nagrywać. No, to liczba 40, nie możemy się za bardzo przywiązywać do niej. Jeśli będziemy mogli nagrywać kolejne relacje byłych żołnierzy Ludowego Wojska Polskiego, to oczywiście będziemy takie relacje nagrywać, tak. Jeszcze chciałabym, żebyście pokrótce opowiedzieli o takich meandrach pracy nad relacjami, bo tak jak Jarku wspomniałeś na początku, to były wielogodzinne relacje, czyli transkrypcje były bardzo, bardzo duże. Na jakiej zasadzie dokonaliście wyboru relacji, które weszły do tej książki i jak wyglądała też praca nad wyborem, już podczas pracy nad tekstem relacji? No, jest to w jakimś sensie taki wybór arbitralny, można powiedzieć, dlatego że i tak te relacje, które wybraliśmy, one nie są pokazywane czy zamieszczone w książce in extenso, no bo chyba na jedną książkę wystarczyłaby jedna relacja. W związku z czym no, przyjęliśmy po pierwsze to kryterium miejsca wchodzenia w szeregi armii, czyli mamy te osoby, które zostały wywiezione, mamy osoby, które wstąpiły do armii na przykład w Lublinie i w okolicach i tak dalej, więc to kryterium miejsca, żeby pokazać różnorodność losów i w ogóle to też takie kryterium różnorodności losów, ono tutaj było znaczące. Drugą kwestią to było też jakby taka komunikatywność tych relacji, ponieważ niektóre z nich są bardzo ciekawe treściowo, ale są bardzo trudne w tej sferze językowej, na przykład jeśli były prowadzone z osobami no, niewykształconymi, które mówiąc językiem socjologicznym operowały kodem ograniczonym, one byłyby bardzo trudne do lektury, więc my też traktujemy to, co tutaj zamieściliśmy, jako no, ewentualną zachętę do wejścia w to pole i zainteresowania się wszystkimi relacjami, bo taka możliwość jest, a wszystkiego nie mogliśmy pokazać. Natomiast no, też wybór tych fragmentów związanych z konkretną relacją, no też był taki
troszkę tematyczny, troszkę intuicyjny. To znaczy książka jest podzielona na te trzy fragmenty. Skorzystaliśmy tutaj z wcześniejszego pomysłu Joanny Wiszniewicz, która w książce Życie przecięte też tak pokazywała losy swoich bohaterów, więc myśmy podzielili tę książkę na trzy części, czyli losy czy opowieść biograficzną do momentu wstąpienia do armii, wstąpienie do armii i szlak bojowy i później okres powojnia, czyli PRL-u. I można ją czytać w dwóch porządkach, tak? Takim synchronicznym, podążając za danym narratorem, znaczy diachronicznym, podążając za danym narratorem, czyli po prostu patrząc się, jak ta jego biografia się rozwijała, albo synchronicznym, czyli czytając sobie opowieści z tej samej fazy biografii różnych osób. Tak więc to kryterium takiej faz biografii ono tutaj było znaczące. No i wybieraliśmy te fragmenty, które uznawaliśmy właściwie arbitralne, nie za ciekawe, ciekawe treściowo, za ciekawe analitycznie, ponieważ jakieś cięć musieliśmy siłą rzeczy dokonać, bo te relacje są na szczęście bardzo długie i one są zarchiwizowane i transkrybowane, więc jest do nich dostęp. Ja jeszcze mam pytanie o jeden aspekt tej książki, to znaczy w tej kolekcji relacji są dostępne relacje kobiet. To jest też coś, co mnie bardzo zaciekawiło w tej książce, że udało w ogóle Wam się dotrzeć do żołnierek i że ich opowieści zostały zarejestrowane. Czy możecie mi powiedzieć, czy tutaj w tej książce są trzy bodajże panie? Dwie. Czy te relacje opowiedziane z perspektywy kobiet różnią się w jakiś sposób od tego, jak opowiadają mężczyźni? Czy to czuliście podczas pracy nad tymi relacjami? To tak jak Kaja powiedziała, to znaczy zależało nam na tym, żeby pokazać różnorodność doświadczenia i wojennego, ale w ogóle biograficznego związanego z Ludowym Wojskiem Polskim, ze służbą w Ludowym Wojsku Polskim. No, w związku z tym chcieliśmy, żeby też znalazły się tam relacje kobiet. W ogóle nagraliśmy chyba w całym projekcie około 5 takich relacji i 2 znalazły się tutaj. I one są oczywiście różne, inne od relacji męskich. To znaczy przede wszystkim one raczej pokazują socjalizację w wojsku, to znaczy to, jak kobiety stają się żołnierzami i jak funkcjonują w zbiorowisku męskim. Tutaj jest dużo mniej opowieści frontowych, bo te relacje męskie są takie bardzo, bardzo wojenne. Oni są na wojnie i tam strzelają albo do nich strzelają. Natomiast w przypadku tych relacji kobiecych, to są kobiety w wojsku, w społeczności męskiej i często te doświadczenia związane z tym okresem wcześniejszym, czy to Syberia, czy okupacja, są jakby mocniejsze emocjonalnie od tego, co się działo, jeśli chodzi o tragizm, tak, w wojsku. To tak, nie wiem, pewnie pokrótce, bo tam pewnie różnic jest więcej. Na przykład trudno też jakoś tu generalizować, bo to są tylko te dwie relacje, tak. ale w przypadku mężczyzn chyba w każdej pojawia się temat głodu. To znaczy, że oni głodowali, to byli młodzi mężczyźni, niedożywieni, ponieważ tego jedzenia po prostu nie było. Dopiero jak się armia przeszła na tereny niemieckie, to mieli obfitość jedzenia. W przypadku tych relacji kobiecych ten temat właściwie nie występuje, czyli panie jakby mniej cierpiały z tego powodu. Może nie miały takiego zapotrzebowania, albo inne problemy dla nich były istotniejsze. Natomiast tak jak Jarek powiedział, właśnie duża część tych relacji to jest, czy tej opowieści, to jest układanie sobie relacji z mężczyznami. No to one nie mówią o różnych rzeczach, ale tam też się da pewne napięcia na tym tle wyczuć, różnego rodzaju zagrożenia. Więc to myślę, że tak można było powiedzieć. Ja chciałem jeszcze o jednej rzeczy powiedzieć, bo to chyba tak nie wybrzmiało do końca. To znaczy, bo to jest tak, że to są relacje
Ale to nie jest tak, że to jest tak tylko to, co ci nasi rozmówcy mówią, tak? To znaczy, że to, co oni nam... Tak, my zadajemy pytania, więc wiele tych rzeczy, które tutaj pojawia się w książce, które myśmy wybrali do tej książki, znalazło się tutaj dlatego, że my zadaliśmy im pytania o te sprawy i to najczęściej zadawaliśmy o pytania, tak, pytania dotyczące rzeczy dosyć trudnych, kontrowersyjnych, no, o których nie zawsze rozmówca chciałby opowiedzieć i zresztą to jest zaznaczone tutaj w postaci pytań, tak, to też zdecydowaliśmy się na to, żeby pozostawić tam w książce pytania, w tych miejscach, w których no, wchodziliśmy my jako osoby przeprowadzające wywiad. No i jest, zresztą podejrzewam, że to jest jeden z tematów, to znaczy to, jak te kobiety funkcjonowały w tym wśród mężczyzn, no też było wywoływane często poprzez pytania, ale tam było, no tam jest mnóstwo innych kwestii takich, no bardzo kontrowersyjnych, no to chociażby stosunek do Niemców, do kobiet niemieckich, do jeńców, do jeśli chodzi o dezercję, do żołnierzy, do oficerów z Armii Czerwonej i tak dalej, i tak dalej. No, także, no, to w książce nie jest tylko to, co oni chcieli nam powiedzieć tak sami z siebie, ale jest też to, co myśmy wywołali poprzez zadawanie pytań. No, oczywiście oni nie odpowiedzieli nam pod przymusem, tak? Ale jednak być może, gdybyśmy nie zadali tych pytań, to wiele rzeczy mogłoby się nie pojawić. Tak? Tak, czyli żeby jakby była już taka całkowita jasność, tak. ta opowieść polega na tym, żeby byli proszeni o powiedzenie o tym doświadczeniu i mówili wszystko to, co chcieli opowiedzieć, ale później były zadawane pytania też bardzo często na kolejnych spotkaniach. Tak. Więc też to, co mamy w książce, to jest jednak pewnego rodzaju kompilacja tej opowieści, skondensowana do jakiejś takiej z spójnego kształtu, ale często jest też tak, że pewne treści czy pewne wątki, one się pojawiały dalej w tym drugim spotkaniu, czy w momencie, kiedy no, następowały te pytania, bo raczej no, właśnie sami z siebie rozmówcy nie mówili o tych tematach trudnych i wtedy te pytania po prostu były wprost zadawane i no, albo odpowiadali, albo nie odpowiadali, albo robili to dosyć tak oględnie, no ale jakoś tam ustosunkowywali się do tych pytań. Tam na różne sposoby odpowiadali. To widać oczywiście w książce. Co prawda miałem zamiar zadać inne pytanie, ale jakby tutaj chcąc nawiązać do tego, o czym Państwo teraz powiedzieliście, właśnie mam prośbę o wyjaśnienie, skąd akurat taki zestaw pytań z Waszej strony. Czy na przykład pytanie o te relacje z ludnością cywilną, zwłaszcza tą wrogą, czyli niemiecką ludnością cywilną na tych terenach poniemieckich, pytanie o gwałty, to zadziałała trochę taka kalka pisza, że skoro tyle się mówi teraz o zachowaniu Armii Czerwonej w tamtym czasie i w tamtym miejscu, to przez analogię pewną o podobne rzeczy pytaliście Państwo też no ludzi, którzy bądź walczyli nie tylko pod dowództwem czerwonoarmistów często, ale też u boku Armii Czerwonej, co najmniej wszystko to obserwując jako świadkowie. Czyli skąd te trudne pytania właśnie? Znaczy, no, to jest tak, że nigdy nie mieliśmy jakiegoś zestawu pytań jednego, tak? To wszystko no, zależne było od tego, jak wyglądała ta konkretna biografia i no, tak po prostu staram się iść za naszym rozmówcą. Natomiast no, oczywiście jest pewna, są różne pewne tematy, aspekty, które no, raczej warto poruszyć w czasie takiej rozmowy i wydawało nam się, że oczywiście no, te tematy trudne no, też powinny się znaleźć w tej opowieści, a przynajmniej próba wywołania, tak? Próba dowiedzenia się tego, co te osoby, no, jeśli jak pamiętają, jak to wtedy było z tymi różnymi trudnymi
aspektami tej służby w tym wojsku, albo co najmniej jak oni teraz o tym myślą. I tam są bardzo różne opowieści o tym. Są tam bardzo ostre takie opowieści mówiące o gwałtach, tak. Myślę, że rzadko spotykane w ogóle u nas w historiografii. Jest tam jedna relacja, która mówi wprost o tym, że to ja, tak, tylko w oględnych słowach. Są tam takie relacje, które jakby mówią o tym, że tak, myśmy widzieli to wszystko, ale są też takie relacje, które mówią o tym, że no, najgorsi to byli ci z armii sowieckiej, a my pomagaliśmy niemieckim kobietom. One się u nas chroniły, tak? Więc to spektrum opowieści o tych trudnych tematach jest naprawdę bardzo, bardzo duże. No tak, i myślę, że ta motywacja wynika z tego, o czym on powiedział, że jeśli armia LWP szła razem z Armią Czerwoną, no to nawet jeśli przyjmiemy ten wariant, że polscy żołnierze nie wikłali się w te trudne sytuacje, to mogli je widzieć, tak? No bo jakby nie dało się tego oddzielić, o tym się mówiło, więc byli co najmniej no, mimowolnymi świadkami takich zachowań. Natomiast jeśli no, sięgniemy do opowieści z okresu PRL-u i do obrazu Ludowego Wojska Polskiego, to tam w ogóle nie znajdziemy tego typu problematyki. Tak? Więc no, wydawało nam się też potrzebne, żeby w sytuacji, kiedy mamy już tą ostatnią możliwość zebrania takich relacji, zapytać się właśnie o te kwestie trudne, które no, niestety właściwie chyba towarzyszą każdej wojnie. To też nie chodzi o to, że nagle tutaj jakby mamy do czynienia z wyjątkowymi zachowaniami czy wyjątkowymi wydarzeniami. Raczej chyba niestety zdarzają się one częściej niż rzadziej w sytuacji wojny i anomii. Zawsze jest pewnie skala. Tak. To jest. No to nie chciałem przerwać kraju. Nie, ale ja wykończyłam. To kolejne pytanie z mojej strony. Państwo chyba w pierwszym rozdziale wspominacie o tym, że takim typowym podejściem do tematyki Ludowego Wojska Polskiego, dziejów żołnierzy Armii Berlinga i Żymierskiego po 1989 roku było patrzenie na tą historię przez pryzmat rozliczeń z PRL-em, z komunizmem. I to do jakiegoś momentu, czy do pewnego stopnia było nawet zrozumiałe, ale czy Państwa książkę można też odebrać jako taki głos, doniosły głos, bym powiedział, za tym, żeby zerwać już z takim podejściem do historii tej konkretnej formacji, która przecież skupiła kilkaset tysięcy ludzi, czyli spory kawałek społeczeństwa polskiego tamtych czasów? Czy jakby najwyższa pora przyjrzeć się tym ludziom i historią właśnie nie przez pryzmat rozliczania z PRL-em, czy obalania tych mitów założycielskich, których oczywiście historia LWP była częścią, tylko po prostu spojrzenie na tą historię jako pewną autonomiczny, ciekawy problem badawczy? Znaczy, na pewno jest głosem, tak? Czy ważnym, to nie wiem, nie nam oceniać. No na pewno jest, to powiem jeszcze tak, że jest głosem nie do końca też naszym, bo naszym tylko w pewnym sensie, ale jest głosem tych ludzi... Ale wywołanym przez państwo. Wywołanym przez nas, tak, ale jest przede wszystkim głosem no, tych ludzi, którzy służyli w tym wojsku i oni opowiadają o swojej przeszłości. I oni oczywiście opowiadają tej swojej przeszłości z konkretnego punktu widzenia, z konkretnego momentu ich życia i też tego, jak wyglądała Polska wtedy, kiedy oni o tej Polska, historiografia, polityka i tak dalej, w tym momencie, w którym oni o tym wszystkim, o tej swojej przeszłości
opowiadali. Znaczy moim takim zamysłem było to, żeby pokazać skomplikowanie tego wszystkiego, różnorodność, skomplikowanie tych biografii, losów i tak samo no, spojrzenie na to, czym było Ludowe Wojsko Polskie bez takiego takiej, no, takiej czapy ideologicznej, czy z jednej, czy z drugiej strony, no, przez losy tych ludzi, o których po prostu powinniśmy pamiętać i w związku z tym powinniśmy myśleć o Ludowym Wojsku Polskim nie tylko poprzez uwikłanie ideologiczne, polityczne, ale też poprzez to, że ci żołnierze w tym wojsku służyli i no, też fajnie by było spojrzeć na to, jakie były motywacje tych ludzi i no, jaka była ich droga, jakie były ich losy, żeby no, pamiętać o tych różnych rzeczach, bo my w pewnym momencie skupiliśmy się tylko na tej takiej ideologicznej otoczce związanej z tym wojskiem i z tym no, z takiego wysokiego właśnie, z wysokiej pozycji mówiliśmy o tym, że wojsko, no, nie wiem, wprowadzało komunizm i tak dalej, było narzędziem takim i tak dalej, tak? No, a tutaj chcieliśmy pokazać, że być może tak było, ale to nie jest cała prawda o tym wojsku, o tych żołnierzach. No tak, to bardzo mi się podoba to sformułowanie autonomiczny problem badawczy, czyli my jesteśmy właśnie gdzieś tam po środku, chcemy być neutralni wobec zarówno jednej, jak i drugiej perspektywy, czyli takiej, która no, gloryfikuje osiągnięcia armii, pierwszej, drugiej armii i takiej, która je kompletnie deprecjonuje i jakby to są te dwie różne polityki historyczne, które no, miały, czy mają swój czas. Natomiast no, my raczej chcemy się ustawić w roli badaczy, którzy, tak jak powiedział Jarek, którym zależy na tym, żeby przedstawić jak najbardziej różnorodny obraz przyszłości, konkretnie losów wojennych, polskich losów wojennych, które składają się no, na niesamowicie bogatą, no ale też i tragiczną mozaikę biografii, zdarzeń i różnych procesów społecznych, które były, a w dużej mierze w ogóle nie były zależne od tych pojedynczych aktorów, czyli żołnierzy jakiejkolwiek armii, prawda? Bo z tej perspektywy wielkiej historii wiemy, że rzeczy były rozgrywane zupełnie gdzieś indziej, prawda? Więc wydaje nam się, że ocalenie od zapomnienia i pokazanie tego pełnego obrazu jest wręcz naszym obowiązkiem, no poza tymi podziałami politycznymi czy różnymi politykami historycznymi, bo przecież wiemy, jak to się od powojnia układało i jakie tematy były tematami tabu, czy stworzyły te białe plamy w dyskursie historycznym, co później trzeba było nadrabiać, odkopywać, z którymi ludźmi trzeba było w pierwszej kolejności rozmawiać. My mamy za sobą zresztą przecież książki, czy prace, czy projekty badawcze, no właśnie pokazujące, czy skupiające się na tych białych plamach PRL-owskich, tak? No bo Maczkowcy czy Kresowiacy to są te grupy, które zostały kompletnie wyparte z tej oficjalnej historii PRL-u. A teraz chcemy pokazać, że każda historia jest ważna w tym sensie, że no, tworzy ten obraz losu polskiego społeczeństwa. Jak my ją będziemy oceniać, to już jest zupełnie inna sprawa. Dlatego też tutaj myśmy dużo ze sobą dyskutowali i też no, z naszymi znajomymi też dużo dyskutowaliśmy, jak my mamy tę książkę zaprezentować i na przykład właśnie dlaczego, mimo że większość tej książki to są relacje weteranów, to jednak my odważyliśmy się dać tutaj swoje nazwiska, tak? I no, nasza motywacja jest taka, że my przedstawiamy te głosy, dajemy tym rozmówcom prawo opowiedzenia swojej historii, ale to też nie znaczy, że my ją jako autorzy czy jako badacze legitymizujemy, ponieważ jest bardzo wiele wątków, z którymi my się osobiście nie zgadzamy. I to staraliśmy się
podkreślić poprzez przypisy, które zamieszczamy. I to jest ten nasz głos komentarza. No też ograniczonego, ponieważ te relacje nie były zanonimizowane, więc też no, nie mamy prawa do jakiejś takiej, tak myśleliśmy, tak? Mhm. Że nie mamy prawa do takiej bardzo dużej krytyki. I tak są momenty, w której wydaje nam się, że te przypisy są bardzo krytyczne i wiemy, że one przez nawet naszych rozmówców jako takie zostały odebrane. No ale z drugiej strony, no jakby to jest taką przyjęliśmy, daliśmy że... sobie prawo tak, tego, daliśmy sobie prawo do tego, żeby też skomentować nasz... Tak. Tak. Ja tylko mogę powiedzieć, że jest tak, że myśmy się zastanawiali, czy w ogóle ta książka po pierwsze zostanie zauważona, a jeśli tak, no to czy znajdzie się po jakiejś stronie może? Znaczy, no i tak nam się okazało, że za bardzo się nie może znaleźć po żadnej, no bo generalnie no to po jednej stronie nie może prawdopodobnie dlatego, że w ogóle dajemy głos, a po drugiej stronie też, znaczy, też trudno, żeby się znalazło, być może, ja nie wiem, po drugiej stronie, czy ja mówię o jakichś takich może skrajnościach, ale no, po drugiej stronie być może nie może się tam znaleźć, bo my dajemy tam dosyć dużo przypisów i jesteśmy jednak krytyczni w wielu momentach, kiedy ci żołnierze, byli żołnierze, weterani no, przedstawiają swoją interpretację historii. Tak? No i tam jest dosyć dużo i myśmy rozmawiali w ogóle w gronie osób, które nagrywają relacje, zajmują się historią mówioną, dosyć sporo na ten temat i to wywołało takie, no, znaczy ta ilość przypisów, to w jaki sposób my się odnosimy do tych relacji, do tego, co mówią ci rozmówcy, to, no, to wywoływało też zdziwienie, tak, że czy to jest też pytanie, czy nie poszliśmy za daleko, czy znowu nie za mało, tak, no. Znaczy, osobiście uważam, że właśnie dlatego, że to jest historia trochę zapomniana, to rzucanie takiego materiału jednak dzisiaj bez komentarza, bez aparatu naukowego byłoby bardzo ryzykownym przedsięwzięciem, także całkowicie Państwa podejście rozumiem. Ale właśnie pytając o te interpretacje historii przez Waszych rozmówców. Czy, no bo to jednak była specyficzna formacja, to obciążenie ideologiczne było faktem, praca aparatu polityczno-wychowawczego także. Ile tego, o czym Pan doktor na przykład wie jako historyk, właśnie tej indoktrynacji, która miała miejsce w tej armii, czy później przez dziesięciolecia historiografii, czy nawet kultury popularnej w PRL-u, ile jeszcze tego języka, tych schematów myślenia, poglądów odnajdujecie jeszcze w głosach tych ludzi dzisiaj zupełnie współcześnie? Czy to było duże obciążenie, kiedy się z nimi rozmawiało? No, tak, kiedy się też czytało, tak, i zastanawiało się nad tym, czy komentować i jak komentować. To znaczy, no jest takie, no, to jest tak, że no, oni, no, po pierwsze to doświadczenie tej służby w tym wojsku to było dosyć mocne i ważne doświadczenie. No po drugie, no te osoby, tam jest wśród tych 12 relacji, są bodajże 3 relacje osób, które zostały w wojsku i służyły po wojnie, reszta to są osoby, które zaraz po wojnie w 1946-1947 roku zostały zdemobilizowane, no i one potem żyły w PRL-u. No ale oczywiście no, też pełniły tam różne funkcje, tak, w PRL-u. No i ten PRL najczęściej jednak był ich państwem, co jest jakby naturalne, no, zrozumiałe, tak, i no, tutaj jakby niekontrowersyjne. Natomiast no, no z takiego języka, tak, no to, no, to oczywiście no, tutaj niemalże ciągle te osoby
mówią o tym, że po wojnie na przykład walczyły z bandami, tak? To jest taki... Używając tego języka, tak? Oczywiście one tłumaczyły, tak? One tłumaczyły, no, dlaczego tak myślą, dlaczego tak mówią. One też opowiadały o tym, jak oni rozumieją to wojsko. No, tutaj jakby podstawową rzeczą jest zawsze to, że no, albo prawie zawsze, że oni mówią, że służyli w Wojsku Polskim. Nigdy nie mówią, że w Ludowym Wojsku Polskim, bo to było Wojsko Polskie, tak, dla nich. No, aparat polityczny, no też to, jak oni mówią o aparacie politycznym, że no, generalnie nic złego tam się, jakieś pogadanki, tak, ale które no, niewiele no, wpływały niezbyt jakoś tam mocno na nich. Tutaj były oficer polityczny mówi, że generalnie on opowiadał, znaczy uczył oficerów z Armii Czerwonej języka polskiego na przykład, tak, no, no wiem, że pewnie inaczej było, tak, ale no jest tam tego dużo, tak, jest, no jest, nie wiem czy tylko, nie chcę powiedzieć, że tylko, że absolutnie nie tylko, że tam jest refleksja, może niezbyt głęboka i niezbyt taka osoby z zewnątrz, tak, czy znajdującej się po innej stronie, nie wiem, nie powiem barykady, bo to nie chodzi o to, żeby być od razu żołnierzem podziemia niepodległościowego, ale innej osoby, która jakby była niechętna, czy była przeciwko władzy komunistycznej. To nie jest zupełnie tak, ale dużo jest jednak tego języka takiego zakorzenionego znaczy języka z PRL-u. No i właśnie, szczególnie to dotyczy tej fazy powojennej PRL-u i bardzo bym powiedziała, jest mało przepracowania przeszłości, również tej PRL-owskiej. Ja myślę, że to wynika z tego wewnętrznego zranienia związanego z odepchnięciem tej historii, więc oni się tylko koncentrują na tym, że no jakby po prostu nagle zostali zdjęci ze sceny i to ich strasznie boli, no ponieważ inne formacje i inne części historii są w tej chwili bardzo mocno eksploatowane, natomiast oni zostali odsunięci na dalszy tor i to jest właściwie ta podstawowa rama opowieści. Więc nie ma wtedy miejsca na podjęcia refleksji na temat przeszłości. Bardzo no, często się zdarzają takie lapsusy, jak na przykład, nie wiem, 89 rok jest nazywany przewrotem. No, Jaruzelski jest niekwestionowanym bohaterem. Najczęściej jest bohaterem. No i mnóstwo jest różne. No i albo na przykład, no, wydaje mi się, że jednak jest to pewnym nadużyciem związanym chyba z niezrozumieniem tej różnicy sytuacji, kiedy mówią, my jesteśmy teraz żołnierzami wyklętymi, czyli no jakby przywłaszczanie sobie tej etykiety, która no dotyczy jednak zupełnie innej sytuacji politycznej i tak dalej. Więc tego jest bardzo dużo i moja osobista teza to jest też taka, że to są dyskursy, które się przenoszą w rodzinie, tak? I które gdzieś tam podskórnie w sposób mniej lub bardziej eksponowany, one ciągle są i one są dosyć żywe, bo przecież no, ta armia była ogromna, tak? Ci ludzie później założyli rodziny, snuli opowieści, ale też no, mieli jakieś poglądy polityczne i no, na przykład to, że nie wiem, według tam ostatnich badań, może tych nie tych najnowszych, ale jakichś tam całkiem niedawnych, 50% polskiego społeczeństwa uważa, że stan wojenny został słusznie prowadzony, a Jaruzelski jest bohaterem narodowym też niemała część, nie wiem, czy nie około 50% tak uważa. Ja myślę, że to jest po prostu dziedziczenie pewnego sposobu oglądu rzeczywistości, który jest poparty konkretną biografią i konkretnym nastawieniem do rzeczywistości społecznej. Takie jest moje osobiste zdanie jako socjolog. Zapewne tak. Natomiast no, też nie chcę powiedzieć, że oni mówią absolutnie no, tak językiem ideologicznym z okresu PRL-u. No, jak mówiłem, jest tam
jakaś tam refleksja, to wydaje mi się, że... Też nierówno, dopiero... bo niektórzy tak, mówią bardzo, a niektórzy... Nie, jest zdecydowanie. No i też jest tak, że no, też chcę powiedzieć, że w niektórych swoich sądach to oni, te sądy ich są jakoś tam uprawnione też, prawda? To właśnie. A jeszcze chciałem powiedzieć, że właśnie przepraszam, bo jeden rzecz mi uciekła, że bo tak, bo chcieliśmy pokazać tą różnorodność tego wojska. Tam wiadomo, że było tak, że były też i dezercje i tak dalej w tym wojsku. Tutaj jest jedna relacja pana, który trafił do więzienia i ona jest taka, że prawdopodobnie za jakieś tam związki z podziemiem, ale do końca tego też nie wiemy. Znaczy jest tak, że ja bardzo chciałem, tak mi się wydaje w pewnym momencie, jak zbieraliśmy te relacje, chciałem znaleźć taką zupełnie w kontrze relację, taką, że będzie mówił źle o tym wojsku, tak ten ktoś będzie źle mówił o, nie wiem, o PRL-u i jeszcze będzie represjonowany, mimo że był w tym wojsku, z jakiegoś powodu był represjonowany, no to nie znalazłem takiej, no nie udało nam się nagrać takiej relacji wśród tych 40, co nie oznacza, że no nie ma takich losów, jak najbardziej wiemy, że były takie. Pamiętam, takie że w losy. Tym zbiorze wydanym przez kartę wydawnictwo RM, przynajmniej jeden bohater były Akowiec, chyba pan Rej. Mm-hmm. Miał takie tak, dość to, krytyczne stosunek bardzo mocne. Tak, on potem wyemigrował, ja też znam tą relację jeszcze z wcześniejszego numeru w kartę. On wyemigrował chyba i nie mieszkał potem już w PRL-u. A jak wygląda porównanie, bo państwo macie taką możliwość, badając choćby to środowisko żołnierzy generała Maczka, czyli zupełnie innej formacji. Jak wygląda jakby porównanie losów, ale też sposoby właśnie patrzenia na swoją przeszłość pomiędzy właśnie berlingowcami a żołnierzami polskich sił zbrojnych na zachodzie choćby. Gdzie są największe różnice, gdzie może jednak jakieś podobieństwa dałoby się odnaleźć? Tak, znaczy to mówię, może powiem na początku powiem tak, jak myślę o jakimś tam podobieństwie, a potem chcę powiedzieć, że oni starają się utrzymywać, to znaczy te związki kombatantów starają się utrzymywać między sobą kontakty. I bardzo jest często tak, że oni o sobie mówią, że są ci szeregowi żołnierze. Znaczy teraz. Bardzo często o sobie mówią tak, że no my służyliśmy tu, wy tam, ale generalnie no, służyliśmy razem tam dla Polski, a to, że was tak albo nie inaczej rzuciło, no to już jest nie wasza wina. I tak bardzo często jest. Natomiast no, maczkowcy zdecydowanie no, czują się bohaterami i też jest tak, że oni zostali teraz dopiero docenieni po 89, a wcześniej absolutnie byli zapomniani. To tutaj z żołnierzami Ludowego Wojska jest zupełnie odwrotnie. No jeśli chodzi o takie doświadczenie wojenne, to takie miałem wrażenie, że jak nagrywaliśmy te relacje, to wydawało mi się, że no na Zachodzie jednak to było takie bardziej doświadczenie młodzieńcze, męskie, męska przygoda, tak? A tutaj na Wschodzie w tych relacjach jest dużo więcej krwi i dramatyzmu i naturalizmu, tak. No ta jednak, miałem wrażenie, ta dywizja Maczka i w ogóle ta cała organizacja to była taka machina w zasadzie dobrze działająca poza kilkoma może momentami, kiedy znajdowali się na froncie i z jakiegoś tam powodu ale generalnie dobra machina, a tutaj kurczę takie wrażenie, że ciągle czegoś brakowało, choćby tego jedzenia, tak, przez wiele miesięcy, nawet będąc już w tym wojsku. No, to tak zdjęcia właśnie, to też, że jak nagrywaliśmy relacje żołnierzy generała Maczka, to oni mieli bardzo dużo zdjęć
z czasu służby, też takich, no nie zupełnie z okopów oczywiście, tak, ale z tego życia poza linią frontu, tego było bardzo dużo, natomiast tutaj były pojedyncze zdjęcia tylko, jakieś naprawdę ułamkowe. To też, no to pewnie wynikało z, po pierwsze z dostępności. To jest też problem przy wydawaniu książek, publikacji tak. na ten temat, że dysproporcja jest olbrzymia. Tak, tak. Ikonografii. No pierwsze pewnie z tego, jaki mieli dostęp, a po drugie, no jednak ta służba też pilnowała tego, chyba żeby no tak prywatnie za dużo nie robić zdjęć, chociaż nie wiem, nie badałem tego tematu, ale takie mam wrażenie, że no w zasadzie dopiero no większa dostępność mogła być na terenach niemieckich, ale to był w zasadzie ostatnie... Jakby przekrojem społecznym te armii się od siebie różniły jakoś wyraźnie, czy obie były jednak chłopskie w dużej mierze? Myślę, że jednak trudno by było. Znaczy myśmy też nagrywali, jeśli chodzi o maczkowców, to głównie nagrywaliśmy żołnierzy szeregowych, tak, bo to też taki moment był, to też już w zasadzie ostatnie chwile, ale też mam wrażenie, że no tam było bardzo dużo żołnierzy Wehrmachtu, prawda, w byłych żołnierzy Wehrmachtu w jednostce maczka, to też zupełnie takie, no, nie wiem, może chłopskie, może jakoś tam, może trochę robotnicze, tak, ale no to na pewno nie te wyższe klasy społeczne. No tutaj jest też taki element, że no faktycznie tak jak Dańko tak zatytułował swoją książkę, nie zdążyli do Andersa, to tutaj też jest taki no, motyw, że ci, którzy byli na Syberii, no to często no, pojawiał się taki no, no, podział w rodzinach, nie żaden ideologiczny, tylko po prostu taki, że niektórym się udało dotrzeć, tak, bo byli na przykład starsi, tak, i udało im się trafić do armii Andersa, a innym udało się trafić do, albo pomogli im trafić do tak zwanej armii Berlinga. No i to jakby taka, no nie wiem, przypadek, nie przypadek, tak, ale to potem determinowało ich, często ich całe życie i różnice, tak, w rodzinach, tak. No i żołnierze generała Maczka chyba mieli bardziej zbliżone biografie jednak. Pan wspomniał o tym, oboje chyba Państwo o tym wspomnieliście, że w historii tych ludzi, bohaterów tej książki, fascynujące jest ta rozpiętość doświadczeń, bo to są i zesłańcy, i ofiary represji sowieckich, i ludzie z Wołynia z określonym bagażem doświadczeń, Polacy z generalnej gubernii, z Polski lubelskiej. To daje bardzo szeroką paletę, prawda? Tak. I czyni tą historię po prostu ciekawą, abstrahując od tej potrzeby jakiegoś zadośćuczynienia. No to też ilość, to jest tak, że to prawie 350 tysięcy, tak w sierpniu, do końca to tam 300, wojny, tak. Tak, 360 tysięcy, tak. No i właśnie też ta różnorodność takiego, no niektórzy służyli tylko kilka miesięcy, tak, inni przeszli ten cały szlak bojowy, no mniejszość zdecydowana przeszła szlak bojowy, taka. No więc no, tak trudno patrzeć tak na tą też armię i dobrze, jakbyśmy nie patrzyli tylko na tą armię tak bardzo jednorodnie, tak, że nie wiem, to od Lenina i wprowadzanie władzy ludowej. Chociaż u maczkowców też wydaje mi się, że różnorodność może nie taka duża, bo tam też i znaleźli się Sybiracy, no i ci z 39, i znaleźli się byli żołnierze Wehrmachtu, i potem już po wojnie znaleźli się więźniowie obozów koncentracyjnych, jeńcy, tak, czy obozów pracy. Także no, ale myślę, że no na pewno no, większa różnorodność tutaj w tym przypadku niż no, w maczkowców, choćby z powodu tej skali. Zaraz, za chwilę oddamy Państwu głos, bo to będzie czas na refleksje i pytania, ale ja jeszcze chciałabym zapytać o jeden aspekt tych relacji, które Państwo nagrywaliście.
Te osoby opowiadają o swojej przeszłości z dużej perspektywy czasowej. Minęło wiele lat od tego dla nich chyba najważniejszego momentu, czyli tego momentu, kiedy byli żołnierzami. Wydaje mi się, że taką pewną cechą charakterystyczną dla nagrań, dla rozmów ze świadkami historii jest pewnego rodzaju wyłapywanie emocji, czy emocjonalność świadków historii. Powracanie do przeszłości, wspominanie wywołuje też emocje. Czy dużo było takich relacji bardzo emocjonalnych, kiedy te wspomnienia były dla tych ludzi, nie wiem, trudne, wywoływały śmiech, a może płacz? Czy raczej ten dystans czasowy spowodował, że patrzyli już na to jak przez pewnego rodzaju szybę? To znaczy, no wydaje mi się, nie, no emocje oczywiście były tam. Teraz trudno mi przywołać sobie konkretne takie, znaczy przywołać konkretne sytuacje, no ale no, historia mówiona to jest jedna z podstawowych cech historii mówionej, to, że są emocje. No niestety do książki chyba nie udaje się po prostu tego to przełożyć tak na książkę. Nie pamiętam, muszę powiedzieć, w tym momencie, nie wiem, jakiegoś płaczu, tak? To już dosyć dawno, znaczy kilka lat minęło. Znaczy, no, pamiętam dramatyczne sytuacje, jakby już zamknięte w... To ciekawe, bo tak z mojej perspektywy to bardziej pamiętam te sytuacje takie dramatyczne, zamknięte już w język, znaczy w słowo tutaj, a już uciekły mi być może takie emocjonalne z rozmów, być może dlatego, że to po prostu dosyć mocno długo pracowaliśmy nad tymi tekstami, tak, to znaczy no, nie wiem, te wspomnienia syberyjskie, tak, czy te wspomnienia po prostu z linii frontu tam, no, czy w ogóle z linii frontu, ale na przykład, bo tam są takie wspomnienia pana, który przeszedł niemalże całą kampanię od 1941 do 1943 roku w Armii Czerwonej, pan Leon Bodnar, który potem znowu walczył o Kołobrzeg, tak, i czy no, w ogóle no, niezwykłe wspomnienia spod Budziszyna, tak, kiedy oni naprawdę tam stawali się mięsem armatnim. No i to tutaj jest wszystko, no, na tyle, na ile mogliśmy, tak. Poza tym, no, jeśli spojrzeć na tę kwestię tak analitycznie z perspektywy właśnie socjologa, to można powiedzieć, że oni poprzez język opracowali te doświadczenia i musieli chyba to też zrobić wtedy, bo jest jedna z takich relacji, w której, no, już nie pamiętam, jaki to jest moment wojenny, ale w każdym razie jest tam straszna rzeź i giną po kolei wszyscy towarzysze broni tego narratora, a on każdą kolejną śmierć kwituje w ten sposób. I zabraliśmy mu porcję sucharów, tak? No bo to było to, co zostawało i to był, no to był jakaś szansa na własne przetrwanie. No więc można powiedzieć, że to jest całkowite, no, odhumanizowanie tej sytuacji. Później on pisze o swoim najbliższym współtowarzyszu, kiedy go zabijają, mówi: i tak się go pozbyłem. No więc dla mnie to było szokujące, ale później czytam dalej. Okazuje się, że ten pan po wojnie szukał jego grobu i chciał zlokalizować miejsce jego pochówku, więc no, ta więź i relacja była bardzo silna, natomiast no, poprzez język stawiało się taką barierę emocjonalną po prostu, żeby sobie dać radę z tym doświadczeniem, wziąć ten karabin i iść dalej, no bo już jakby historia tego człowieka się kończyła, a moja trwała dalej. No to jest bardzo, i wydaje mi się, że to no, w taki fenomenalny sposób pokazuje okrucieństwo wojny w ogóle i też tych sytuacji, w których ci żołnierze konkretni byli, w których byli postawieni i właśnie to, że bardzo często byli takim mięsem armatnym, po prostu pchanym do przodu po to, żeby armia mogła się posuwać, więc takich sytuacji właśnie emocjonalnych, ale bardzo językowo wycofanych, myślę, że jest
mnóstwo, natomiast akurat teraz mówię o swoich emocjach, a nie o... No ale może to tak jest. Ale no to chciałam jeszcze powiedzieć, że na mnie osobiście jeden z największych takich, największe wrażenie, chyba największe, zrobiła opowieść kobieca, kiedy jest tam taki pasus, kiedy pani opowiada o gwałtach na Niemkach i mówi, no takie jest prawo wojny, mężczyźni mają swoje potrzeby. No to dla mnie jakby wyartykułowanie takiej no jakby oceny sytuacji z perspektywy też no kilkudziesięciu lat, kiedy no jest czas na przepracowanie pewnych kwestii. No to dla mnie to jednak, znaczy to jest dla mnie bardzo porażające i pokazuje no chyba też również okrucieństwo wojny, która no, pozwala przyjąć pewne racjonalizacje, no jakby kompletnie no, nie, takie nieetyczne, niemoralne. I nawet z perspektywy dzisiejszej pada takie stwierdzenie bez żadnej jakiejś takiej refleksji czy perspektywy porównawczej, że wtedy mi się wydawało, no, a teraz myślę inaczej. No nic takiego tam nie ma. Nawet jest takie lekkie zaśmianie się, może nerwowe, ale, no, ale jednak takie słowa padają, więc dla mnie to było bardzo trudne. Zapraszamy Państwa do dyskusji. Może macie Państwo jakieś refleksje dotyczące tematu, książki, pytania do autorów. A żeby nam nie umknęło to, bo to jest dość ważny aspekt naszego spotkania, tą książkę, o której rozmawiamy, można będzie kupić po spotkaniu. Także gorąco do tego zachęcamy. I prosimy o pytania. Była też nieduża grupa tak zwanych oficerów sanacyjnych, którzy służyli w Wojsku Polskim, dostawali ordery. Nawet taki generał Mostar był, dowodził wojskami zajmującymi się tak zwaną... Przedparam się dziś autor biografii generała Mostara. I dostał od Żywieckiego dyrektywę, znaczy z rozkazu dostał dyrektywę, że nie wolno mu się zajmować zwalczaniem podziemia ukraińskiego. Akurat zrobił odwrotnie, także że zlikwidowano 100% struktur i 60% stanu osobowego. No ale później w 80 roku jakoby z powodu podobnych procesów Czechosłowacji na Węgrzech tych oficerów zamknięto i zaczęto torturować. W 80 paru procesach wydano 37 chyba w roku śmierci, z których 16 wykonano. Torturowano ich przez 2 lata, czyli nieporównywalne tortury nawet z tymi tak zwanymi żołnierzami wyklętymi, których tam torturowano miesiące, zależnie od różnych okoliczności. Ale żołnierzem Wojska Ludowego był też na przykład zastępca dowódcy Westerplatte, kapitan Dąbrowski, który umarł jako emeryt, mimo że inny oficer z Westerplatte, zupełnie prawie mniej w pewnym sensie interesujący, został skazany za torturowanie na śmierć w celu wydobycia zeznań, że jest szpiegiem przez pułkownika Mojzesowica w więzieniu na Montelupich. Zresztą sam ten wyjechał do Palestyny, ten prokurator, który go tam zatorturował. I takich żołnierzy Wojska Polskiego, którzy później byli obywatelami państwa Izrael, było wiele tysięcy. Dobrze, ale czy możemy prosić o pytanie? Relacje na przykład od chociaż jednego takiego, co oni myślą o tym Wojsku Polskim. No i na przykład generał Kuropieska dowodził kompanią honorową Wojska Polskiego na Paradzie Zwycięstwa w Moskwie. Generał Maczek wypisał sobie jakoś tam pismo, które chciał aliantom odczytać, ale nie miał okazji odczytania tego pisma, by wrócić do morza, a później był, zdaje się, że robotnikiem, pakowaczem na poczcie i pomywaczem w barze. Z 27 generałów
czterech dostawało do emerytury, w tym Anders i generał Soskowski, któremu odmówiono wstępu do wjazdu do Stanów Zjednoczonych. Ale to miejsce sprawy inne tam. Czy zechciałby się pan jednak odnieść do książki? Żołnierzami wojska prostego. I mieli dosyć istotny wpływ na to wojsko, przynajmniej w pierwszych dwóch latach. Trzech nawet istnieje wojska. Może odpowiedź. Czy ja nie kiedyś takiego chcę służyć przed wojną w Wojsku Polskim i po wojnie w Wojsku Polskim? Czy znalazł pan takiego? Znaczy, to po pierwsze, no rozumiem, że pana głos ma świadczyć o tym, że w Ludowym Wojsku, że no była dosyć duża różnorodność, jeśli chodzi o żołnierzy Ludowego Wojska Polskiego, to absolutnie tak. Służyli też w Ludowym Wojsku żołnierze, którzy służyli w Armii II Rzeczpospolitej. Jednak no, wydaje się, że to był niezbyt duży procent, to ja już nie pamiętam dokładnie, ale na... Nie pamiętam, ale na kilkadziesiąt tysięcy to było bodajże 3000 oficerów, tak, którzy przeszli tam przez w Ludowym Wojsku Polskim służyli. Natomiast, wydaje mi się, że jednak nie mieli zbyt dużego wpływu na to, na charakter wojska i byli traktowani raczej jako no i dosyć instrumentalnie i w pewnym sensie jako czynnik legitymizujący raczej to wojsko i ten system. To tak ogólnie, bardzo ogólnie. Natomiast oczywiście to było troszeczkę co innego w 45, 7 czy w 49 czy 51, to na pewno. Kiedy ich w ogóle już w tym wojsku nie było, albo było ich tam zupełnie niewielu i trafiali jeszcze na dodatek do więzień stalinowskich. Natomiast czy my nagraliśmy? Nie nagraliśmy, dlatego że no, wynikało to z biografii tych osób, to znaczy nagrywaliśmy osoby, które urodziły się w latach 22-23 najczęściej. Takie były osoby, tak? Czyli oni w 39 to mieli tam te 16-17, być może 18 lat, więc oni jeszcze nie mieli możliwości służyć w armii drugiej Rzeczpospolitej. No to tak. Jeszcze pan profesor Wnuk prosił o głos. Ja mam jedną uwagę i jedno pytanie. Bardzo było to ciekawe, kiedy pani zaczęła mówić, że oni dziś, niektórzy z nich dziś uważają się za żołnierzy wyklętych, prawda? To też dlaczego to jest interesujące? Chociażby z tego powodu, że jedna z ostatnio wydanych książek Armii Andersa jest Armia Wyklęta, czy też Armia Wyklętych. Krótko mówiąc, mamy kolejne pokolenia wyklętych. I to też jest interesujące, co się dzieje z tą naszą historią, że kolejne grupy uczestników historii w pewnym momencie czują się z niej wykluczone. To jest jakiś problem, ale tylko uwaga. A pytanie jest takie. Środowisko żołnierzy Wojska Polskiego, Ludowego Wojska Polskiego, Ludowego z mojej litery, tak jak u Państwa, na książce, bo rzeczywiście oficjalna nazwa była Wojsko Polskie, miało uzgodnioną narrację przeszłości. Ta uzgodniona narracja do końca lat 80. trwała, prawda? I teraz tak, ta narracja uzgodniona zaczęła być podważana, przeorana przez lata 90. i później. Zaczęli być tą armią ze skazą. I chciałbym się dowiedzieć z tych relacji, tych, ale również tych nieopublikowanych, czy wyłania się jakaś wspólnota elementów tej dawnej narracji, jeśli Państwo mogli określić, co oni rozumieli za swój dorobek, za swój
taki konstytutywny kręgosłup, prawda? I czy są jakieś przez nich przyjęte wspólne strategie obrony? Czy dałoby się te dwie rzeczy tak numeratywnie wymienić? No myślę, że tutaj, jak już też o tym mówiliśmy, Jarek przede wszystkim, oni konsekwentnie podtrzymywali, iż są żołnierzami Wojska Polskiego i biją się o Polskę i w ogóle zawieszali wszelką ramę ideologiczną. Wręcz i to ja myślę, że to jest wspólne. Ale zawieszali teraz. Przed 89 rokiem. A no to tego nie wiemy. Tego znaczy... nie wiemy, ale myślę, że też mogli to robić w tym sensie, że jeśli, bo myśmy rozmawiali z szeregowymi żołnierzami, tak? Więc oni, jeśli nie zostali w wojsku, to wstępowali do zbowidu, byli kombatantami i na przykład dokonywali autoprezentacji, nie wiem, na spotkaniach z młodzieżą, prawda? Byli zapraszani jako weterani, mieli pogadanki. Wtedy, no, nie jestem w stanie tutaj dokładnie zweryfikować tego, o czym mówię, bo mogli się też z tą ramą ideologiczną identyfikować, ale jednak wydaje mi się, że sposób budowania opowieści o przeszłości, ten, który my teraz mamy i właśnie brak zróżnicowania i brak refleksji na temat doświadczeń z przeszłości i tej współczesnej perspektywy, w której oni się i tego miejsca, w którym oni się w tej chwili znaleźli, pozwala mi postawić tezę, że z perspektywy tych szeregowych żołnierzy, to ta ideologizacja, jeśli ona następowała, to ona nastąpiła już w czasie wojny. To znaczy oni wstępowali do na przykład pierwszej armii, gdzie napis głosił: witaj polski żołnierzu, rano śpiewano kiedy ranne wstają zorze, była msza, hymn, no orzełek, może nie do końca taki jak przed wojną, ale jednak, prawda, i tak dalej, więc oni jakby wchodzili z przekonaniem, że to jednak jest Wojsko Polskie, mimo bardzo dużego zawahania. I później zawieszali te kwestie ideologiczne, po prostu o tym nie myśleli, tylko no, szli z frontem. Być może to były takie strategie unieważniające to, że gdzieś tam z tyłu głowy była taka myśl, że może nie do końca no, wszystko jest w porządku, że oni jednak są pewnym elementem gry politycznej, ale ja myślę, że z perspektywy tego szeregowego żołnierza to być może takich dyskusji nie było, aczkolwiek były te spotkania polityczne, gdzie im pokazywano Nowy Ład i oni wierzyli, że biją się o demokratyczną Polskę i o tym nam opowiadają, że demokratyczna Polska i właściwie dokładnie jaka, to ich nie interesowało, bo oni są zwykłymi żołnierzami. Ale to ideologiczne uwiedzenie, ono już tam było i ono jakoś tam się później przełożyło na PRL w mniejszym lub większym stopniu. Więc i raczej nasza teza jest taka, że oni zbytnio nie zmienili tego języka, nawet współcześnie. Że oni jednak tego języka nie zmienili. Tam jest taki, już nie pamiętam w której relacji, ale taki ciekawy moment, kiedy narrator z Kresów zresztą nawet chce zostać w armii, jedzie do, znajduje swoją rodzinę, ona gdzieś tam na Lubelszczyźnie mieszka, spotyka się z ojcem i ten ojciec mówi: czyś ty zwariował? Mówi: mało ci, Syberię żeśmy przeżyli tego, a ty jeszcze chcesz w tym tkwić. I to jest jakby takie otwarcie oczu, mówi: no faktycznie i po prostu no, idzie do rezerwy. Tak. Ale jest takim, jest jeden jeszcze inny, który w ogóle też mu ojciec mówi to samo, w sensie spotyka i potem zostaje pułkownikiem Ludowego Wojska Polskiego, mimo tego, że ten ojciec mu to mówi, tu jest tak, pan Kalinowski, tak. Tak, też.
Natomiast ten pierwszy właściwie nie widzi, w czym jest rzecz, dopiero ten ojciec go jakby ustawia do pionu, więc on nie jest no, jakby ideologicznie uformowany w sensie takim, że no nie wiem, jest lewicowcem z przekonania i teraz będzie budować nowy ład. Nie, tylko został tak jakoś no, sprytnie i miękko sformatowany, że zaczyna wierzyć w tę rzeczywistość. Tak? I jakby to szło głównie takim torem. I, znaczy to, co myśmy zauważyli, to właśnie, że ten język się w ogóle nie zmienił i że on się w ogóle nie zmienia w toku całej tej opowieści. No ja jestem socjologiem, na historyka to może być mniej wiarygodne, ale jednak ja mam takie przekonanie związane z metodologicznym badaniem tekstu, że te struktury językowe w jakiś sposób są związane z doświadczeniem, więc jeśli ten język się nie zmienia, to znaczy, że on jakoś tam przystaje do tego doświadczenia przeszłego i teraźniejszego. A problem polega na tym, że tam w ogóle nie ma porównania perspektywy współczesnej i przeszłej, poza tylko tą, że zostaliśmy wyparci z historii i to nas rani. I my właściwie nie wiemy dlaczego. Nie wiem, czy odpowiedziałam na... Słucham? Na tym polega wyklęcie. Tak, no tak. To jeszcze dopowiem, że ja tak jak sobie myślę i sobie myślałem na początku tego projektu, to właśnie to, że chciałbym znaleźć taką bardzo dużą różnorodność. To, że mam takich, którzy są kurczę, całkowicie zideologizowani i tam tworzyli system, byli tam pułkownikami w tym ludowym wojsku. I znajdę takich, którzy właśnie będą mówić, nie wiem, trafili do więzienia i będą mówić źle tam o tym wojsku, o PRL-u. No ja nie znalazłem takich tych relacji z tej drugiej strony. Myślę, że no aż tak nie, aż to mi się nie udało i ten język jest w dużym stopniu podobny. No, chociaż też nie jest tak, myślę, że najbardziej tutaj takie pokazujące taki język ideologizacji to są no, co najmniej dwie relacje. No, nie wiem, czy mogę powiedzieć. Pana Skrzypka i pana Kalinowskiego, którzy byli pan Skrzypek był redaktorem, zresztą bardzo ciekawy człowiek w ogóle, ale jest tam dużo takiego tłumaczenia, takiego ideologicznego tłumaczenia i pan Kalinowski to już w ogóle taki oficer Ludowego Wojska Polskiego. No i a inne są mniej oczywiście takie no, zideologizowane. No tak jak Kaja mówiła, no to jest... Ja jednak mam takie wrażenie, że oni no, starali się tam no, tłumaczyć to, dlaczego takie, a nie inne było wojsko, dlaczego oni byli w tym wojsku. No, raczej starali się pokazać, że ta cała ideologia to raczej jest ten dodatek, a oni właśnie walczyli o tą Polskę demokratyczną i za bardzo się nad tym nie zastanawiali. Też mówili o tym, że no, jaki oni mieli wpływ na to, co się działo no, tutaj na wojnie i kto inny rozgrywał i oni byli tylko pionkami jakby tej rozgrywki. No i potem jeszcze pojawiają się takie tezy, a co ci zachodni alianci dla nas zrobili, proszę spojrzeć, jaki był Churchill, Roosevelt i tak dalej o sprzedaniu Polski, no to takie były też no właśnie no, próby tłumaczenia no, tej przeszłości. A czy jest ten element, że ci zachodni... Przepraszam, że tak się znowu zgłaszam, bo oprócz tego elementu, że ci na Zachodzie nas zdradzili, proszę bardzo, myśmy wcale nie byli po tej złej stronie, to jakby nas wśród zachodnich kombatantów polskich jest ten powtarzany, no nie mit, znaczy mit w sensie zmitologizowania i wagi, ale oczywiście fakt, że nie, myśmy nie wzięli udziału w paradzie zwycięstwa w Londynie, a ci kościuszkowcy wzięli udział w paradzie zwycięstwa w Moskwie. Czy w drugą stronę to działa? Nie wiem, trudno mi powiedzieć. Nie chcę tutaj generalizować. Ja nie pamiętam jakoś tak zbyt wielu takich, że
raczej jeśli myślę teraz o Maczkowcach, no to oni opowiadali to w takim momencie, to było 2009, 10, 11, kiedy ich zaczęto honorować. To znaczy te wszystkie, ambasada belgijska, holenderska, tak, nie wiem, nawet też brytyjska, to oni nagle w tym momencie zaczęli być... Tak, tak, dokładnie. I to było dla nich takie... Już być może zapominało się to, że oni nie brali udziału w tej paradzie zwycięstwa w Londynie wśród nich. A może to nie funkcjonowało, może funkcjonowało, ale to nie było dominujące. Ja pamiętam, że ważne było to, że oni się stali bohaterami międzynarodowymi, opowieści międzynarodowej, tak, takiego doświadczenia polskiego umiędzynarodowionego doświadczenia, co jednak nie miało zbyt wielu żołnierzy. A poza tym Maczkowcy to też byli taka, jakby, że tak powiem, forpoczta tego wszystkiego, no bo to była jednostka ważna, elitarna, która jakoś tam te bitwy wygrane i tak dalej, to nie było to... Tylko lotnicy byli lepiej. No może tylko lotnicy może byli lepiej, tak. I oni jeszcze, no tak, dokładnie, dobrze. A czy ktoś z Państwa jeszcze, proszę bardzo. Znaczy ja chciałbym dopytać o to, co pani Wioletta już pytała, a mianowicie, bo państwo przeglądając czy zbierając te relacje i takie dwa zjawiska związane niejako z historią mówiono, a mianowicie autokreacja tych bohaterów, ale też i autocenzura. Czy państwo, bo później przecież dodaliście przypisy i tak dalej, czy to zjawisko w jakiś sposób występowało, czy było powszechne, jak to wyglądało w pracy nad tą książką? No, ta autocenzura występowała właśnie wobec tych problemów, o których mówiliśmy, tych kwestii najbardziej problematycznych, tak, o których się nie mówiło. Ja myślę też, że jednym z takich, nie chcę powiedzieć tragicznych biograficznie, ale może trudnych wątków biografii tych osób, tak jak ja też na to patrzę ze swojej perspektywy, to jest to, że oni nigdy nie mieli szansy rozliczenia czy przepracowania przeszłości wojennej, bo w okresie PRL-u, kiedy byli tymi głównymi czy jedynymi bohaterami, to musieli snuć opowieść bohaterską. No i nie można iść do szkoły i opowiadać o gwałtach, prawda, albo rozstrzeliwaniu jeńców wojennych. O tym się nie mówi. Poczynić pewną analogię z żołnierzami podziemia niepodległościowego, od których oczekuje się tego samego dzisiaj. Tak jest. No a teraz trudno jest oczekiwać od naszych narratorów, żeby w momencie, kiedy stoją nad grobem i jeszcze mają to poczucie, że zostali kompletnie zmarginalizowani, że ta ich historia się w ogóle nie liczy, żeby zaczynali od takich opowieści albo w ogóle włączali je. Więc ja myślę, że tutaj w tych aspektach było sporo tej autocenzury, czyli nie mówieniu. Chociaż wydaje mi się, że i tak powiedzieli bardzo wiele, bo opisali okrucieństwo wojny i wręcz pokazywali siebie, czy mówili o tym, że byli po prostu tym materiałem, czy jak się już tu mówiliśmy, mięsem armatnim prowadzonym na zatracenie. I to mówili wprost i może nawet tutaj czasami się pojawia taka doza autorefleksji, że może jednak troszkę ci dowódcy przesadzali, że tak ich bez refleksji nie wysyłali w różne miejsca. Więc tu bym się dopatrywała tej autocenzury. Ja też bym się dopatrywał takiej autocenzury, kiedy oni opowiadali właśnie o tych gwałtach, to co wcześniej mówiliśmy o tym, że to jednak żołnierze sowieccy, my tutaj widzieliśmy, a nawet chroniliśmy, tak, te niemieckie kobiety. Ewentualnie one nawet wolały nas od nich. Tak. Byli bardziej kulturalni. Często nie było dopowiedziane, co znaczy wolelibyśmy, tak, i że byliśmy bardziej kulturalni, tak. No, tego nie wiemy, tak, z relacji. Tylko no poza tym takie były niedomknięte historie, że na przykład był złapany jeniec Niemiec, żołnierz niemiecki i później
no, historia szła dalej, tak? A właściwie on znikał, tak? I się okazywało, że on znikał w sposób dosłowny, no bo później mówiono wprost, no kto będzie się troszczył o jednego jeńca, jak więcej, oddział musi iść dalej, tak? Jakby było więcej, wysyłało na tyły, tak? Ale jeden, tak, dwóch, to, tak, to co ty tam? Mhm. Czy jest tam relacja żołnierza KWW albo jednostek nadwiślańskich? Bo właśnie w 1956 roku było coś w rodzaju powstania generała Preja Bieleckiego. Ogłosił, bo Polska wtedy miała dosyć silne lotnictwo. To znaczy ja odpowiem może na pytanie, czy jest żołnierza Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Bezpośrednio wydaje mi się, że nie ma takiej relacji. Natomiast oni opowiadają o tym, jak walczą, jak walczyli z podziemiem niepodległościowym. To znaczy, to są tam fragmenty takie, właśnie tu mogła być pewna autocenzura też. No to tam oni mają, nie powiem, że wszyscy, ale niektórzy mają takie epizody, o których mówią bardzo, bardzo niewiele. No często to łączą jeszcze z walką z podziemiem ukraińskim. No i tam, nie wiem, jeden pan opowiada, że on nigdy tego nie powiedział, bo by stracił kombatanckie uprawnienia, ale no tak, jeździliśmy tam i tak dalej, no bo były bandy. No i tak wiadomo, że nie tylko rabunkowe bandy. Także no, tam się pojawia epizod. Pojawiają się epizody walki z podziemiem niepodległościowym. Oni też to tłumaczą, tak? To znaczy, znowu jeden z panów, tak, który potem był pułkownikiem, opowiada o tym, że zupełnie jakby odwraca tę sytuację, no to mówi, że oni atakowali urzędy państwowe, urzędy milicji, tak, terroryzowali, no to my musieliśmy na to odpowiadać, tak? To jest jakby jego narracja, tak? Tam jest zresztą taka sytuacja, że łapią go ci żołnierze podziemia niepodległościowego w pewnym momencie w pociągu i zabierają mu broń, ale pozwalają mu iść wolno. I ja potem też, bo mieliśmy taki etap, że przeglądaliśmy dokumenty, potem teczki personalne, nie wszystkich, bo nie wszyscy byli oficerami, ale przeglądaliśmy teczki personalne i tam faktycznie był taki epizod tego pana, którym no, była cała prowadzone śledztwo, jak mu odebrali tą broń i tak dalej, ale zostało ono umorzone. Czy jeszcze ktoś z Państwa ma jakieś pytanie? Proszę bardzo, może Pan. Chciałem na początku pogratulować Państwu książki, bo to jest niezwykle ciekawa rzecz i bardzo udane źródło wytworzyliście. Znam dwa pytania. Jedno związane z taką historią, że kiedy opublikowaliśmy na portalu Historię EU zajawkę o tym spotkaniu, pojawił się taki komentarz pod tą zajawką jednego z historyków. Ja próbowałem teraz go znaleźć, nie mogę się dostać, tam coś mi się z internetem dzieje. Pojawił się komentarz taki, że książka jest kontrowersyjna bardzo. I tylko tyle. Ja nie mogłem się dowiedzieć, na czym ta kontrowersja polega. Chciałem zapytać, czy spotykacie się Państwo z takimi opiniami historyków, czy docierają do Was jakieś takie głosy właśnie w stylu takim, że książka jest kontrowersyjna, jeśli tak, to z jakich powodów i jakiego rodzaju to są argumenty. To rzecz jedna. I drugie pytanie jest takie związane z warsztatem trochę. Znaczy interesuje mnie jedna rzecz, bo tak jak przeglądałem tą książkę, przyglądałem jej się, to tak wynika z niej, że Państwo wybraliście taką metodę wywiadu narracyjnego, prawda? Znaczy programowaliście pytanie i pozwaliliście mówić, tak? Świadkom czy narratorom. Natomiast tak chciałem zapytać o taką rzecz, czy zastanawialiście się może Państwo, realizując ten projekt w trakcie, czy może były takie jakieś takie sytuacje, że być może chcieliście na przykład przeprogramować wywiad, tak, z takiego narracyjnego na przykład na konfrontacyjny, prawda?
żeby na przykład wejść w starcie jakiś ze świadkiem, żeby powiedzmy go jakoś tam zmobilizować w inny sposób do mówienia pewnych rzeczy, czy zdawaliście sobie sprawę na przykład, że konfabuluje w pewnych momentach albo coś w tym rodzaju, prawda? Czy w ogóle zastanawialiście się nad innym typem wywiadu, tak? Czy interesowały was tylko wywiady te biograficzne, w sensie narracyjne, prawda? I wywiady faktograficzne? Czy być może, czy interesowało was też taki format wywiad konceptualny czy dyskursywny, czyli na przykład nie tylko co mówią o swojej przeszłości i doświadczeniu, ale też jak mówią, tak? Czy jakim językiem mówią, prawda? Jak metaforyzują to swoje doświadczenie? Dziękuję, to tyle z mojej strony. Reakcje historyków. Znaczy tak, wydaje nam się, że generalnie reakcji na książkę nie jest zbyt dużo. To taka pierwsza moja uwaga i nie wiem, z czego to wynika, mogę się domyślać, bo no, są inne tematy, tak, na przykład to też, ale no, książka znowu nie jest taka super, żeby od razu się nią zajmować, tak. Druga rzecz, jeśli chodzi o kontrowersje, no to my, tak jak mówiliśmy o tym, że być może że ani po jednej, ani po drugiej, to nie dlatego, żeby siebie dowartościować, też mówimy, że jesteśmy pośrodku, ale no, też mamy pewne takie doświadczenie związane z tą jedną bardzo krytyczną recenzją. I drugie doświadczenie mamy ze spotkania, w takie dwa najmocniejsze, po jednej i po drugiej stronie, ze spotkania w Warszawie. Na tym spotkaniu w Warszawie było dwóch byłych żołnierzy wojska i bohaterów tej książki. I ten na tym spotkaniu no, wypowiedział się na końcu właśnie bohater. To jest w internecie, to widać, jak on bardzo mocno przeżył tą książkę i to, co myśmy napisali. Znaczy to, że ona się ukazała i bardziej to jeszcze, jak myśmy skomentowali różne no, momenty z jego biografii. I to było takie bardzo, bardzo mocne. Trudne dla nas, jako autorów, tak, bo dostaliśmy tak, bo, po głowie po tak, prostu. Oberwaliśmy tak mocno, że no, nie powinniśmy takich rzeczy robić i jak możemy komentować w taki sposób jego biografię i no, no być może, znaczy miał do tego prawo jak najbardziej, tak. No a druga i to właśnie z tej strony takiej, że my nie gloryfikujemy tej opowieści o wojsku, tak. A druga no to była taka, że to w cudzysłów, że to jest taki bełkot kombatancko-komunistyczny. No więc to taka bardzo, ale pojawiło się tak w tej recenzji takie stwierdzenie, więc jak my możemy to robić i że generalnie, no też to powiem, że żadna porządna, poważna instytucja raczej nie powinna takiej książki wydać. Także to też znalazło się w tej recenzji. No i to jest tak, że no właśnie, tak naprawdę to ja bym chciał, żeby pojawiły się oprócz tych recenzji takich naukowych, wydawniczych, bo mieliśmy te recenzje naukowe, wydawnicze, to ja bym chciał, żeby jeszcze się pojawiły takie, no bo nie mamy chyba takiej, Wiola mówiła, że jest, są jakieś recenzje, że znalazła. Ale moim zdaniem nie ma takiej poważnej recenzji naukowej, nie pojawiła się na temat tej książki. Ja mogę się tylko domyślać. I ja się zastanawiam za każdym razem, jak nie wiem, jak kogoś spotykam i rozmawiam o tej książce, czy też na spotkaniach i się zastanawiam, z której strony, nie wiem, czy możemy oberwać, czy z której strony nas skrytykują. Bo to jest taka książka, którą bardzo łatwo można skrytykować. To jest taki temat i to podejście jest, no bo z jednej strony im pozwalamy mówić, a z drugiej strony, kurczę, no być może za mocno komentujemy to, robimy przypisy, więc no jak się spojrzy tak na książki historii mówionej,
tak, to raczej tam tych przepisów nie ma za dużo. Znaczy, jak komuś się pozwala mówić, upublicznia, upowszechnia się relacje, tak, no to, to raczej no to, to jest, no jest tak, że oni mają prawo do tego, żeby powiedzieć. Faktycznie mają prawo. No i mogliśmy pozostawić tę książkę bez żadnych przepisów, bez naprawdę komentowania dosyć mocnego takich sposobów widzenia przeszłości, patrzenia na świat. No ale chyba od samego początku myśleliśmy o tym, że nie możemy, że nie mogą być to tylko przepisy takie związane z tym, jaki to był czołg, jaka armata i czy to był na pewno ten dzień. Że no tutaj i może można tę książkę oczywiście czytać bez tych przepisów. Proszę bardzo, to nie ma problemu. No to będzie tylko ich głos, tak? Znaczy tych bohaterów. No ich głos tak. Jest też w archiwum, prawda? Tak, ich głos jest też w archiwum. Jeżeli chcemy przesłuchać relacje czy przeczytać transkrypcję, to jakby mamy jeden do jednego relacji. Mi się wydaje, że zawsze jest taki, bo wspomniałeś tutaj o tych przypisach, to ja z kolei bardzo często spotykam się z zarzutem, że właśnie publikowanie historii mówionych relacji bez żadnego komentarza, bez żadnych przypisów też jest pewnego rodzaju błędem. A potem rzeczywiście ta reakcja świadków historii na swoje słowa, na swoją historię, bo to przecież wy opowiedzieliście tak naprawdę tę historię, to wy dokonaliście pewnego wyboru, zawsze jest jakoś emocjonalna. I z kolei z mojego doświadczenia z pracy z relacjami jest tak, że bardzo często właśnie ludzie reagują w taki negatywny sposób, że chcieliby, żeby to było jeszcze lepiej opowiedziane, jeszcze lepiej napisane, tak. Chcieliby już później po publikacji jeszcze w to zaingerować. To wydaje mi się, że to jest jakby taki problem, z którym się bardzo często stykają osoby, które zajmują się historią mówioną. Tak, tutaj wysłaliśmy relacje do tych naszych świadków, no to pani odesłała nam swój tekst własny, ale myśmy tego nie, oczywiście no nie wykorzystali. Porozmawialiśmy z nią, no i ona powiedziała, okej, dobrze, niech tak będzie, tak, ale wysłała nam zupełnie. A jeszcze a propos tej ideologizowanej, przepraszam, to mi się przypomniało, no to tutaj jest relacja żołnierza, jednego z żołnierzy Armii Ludowej, który działał na Podlasiu i na Lubelszczyźnie. No i tam jest w ogóle wszystko super. Naprawdę, kurczę, walczyli o Polskę i walczyli tylko z Niemcami. Naprawdę. No ale myśmy tę relację też tutaj umieścili, tak? No to jest jego sposób mówienia. Znaczy tak pamięta, albo tak chce, żeby to zostało przekazane i no, stwierdziliśmy, że on ma do tego prawo, a chcieliśmy, żeby też był w tej książce. No, to były różne doświadczenia. No. I tu był akurat bezkrytyczny żołnierz Armii Ludowej. Nie wiem, być może są krytyczni, ale ten był akurat bezkrytyczny. A co do tych konfrontacyjnych wywiadów, czy robiłeś kiedyś wywiad konfrontacyjny? Ja to zawsze byłem nauczony robić ten wywiad narracyjny, biograficzny, więc natomiast no, potem zadawaliśmy te pytania, takie te trudniejsze, tak. Nie wiem, może jakiś inny by się... Ale też a propos tego, co pan mówił, to ja myślę, że tam jest to, jak mówią, to też jest tak, ważne, tak. Było dla nas ja ważne. To nie tylko to, co mówią, tylko jak mówią, to... No w ogóle to jest tak, że w wywiadzie narracyjnym przecież można później zadawać pytania i one mogą być konfrontacyjne albo nie, no to zależy już od badacza. Natomiast w narracji są struktury argumentacyjne, ważny jest język, więc ważne jest też nie tylko co się mówi, ale w jaki sposób. My tutaj mieliśmy dosyć ograniczoną możliwość dokonywania analiz, no właśnie z tego względu, że są to relacje niezanonimizowane i dużo więcej można byłoby powiedzieć w tych przypisach, czy nie tylko w przypisach na temat tych relacji, ale no, uznaliśmy, że już tego nie możemy zrobić, żeby po prostu ci narratorzy jakoś tę książkę przyjęli, ale jest materiał do pracy. Zresztą te, tak jak mówiliśmy, te relacje są też nieco zredagowane, więc żeby prowadzić taką analizę struktur językowych,
czy taką dyskursywną analizę, to trzeba by było sięgnąć do tych transkrypcji oryginalnych, tak jest. No myślę, że jakbyśmy zrobili więcej, to byłoby bardzo trudne dla tych narratorów. Tak. No i niestety to też jest problem konfrontacji własnej wizji przeszłości z warsztatem badacza. To jest, myślę, że jedna też z takich nierozwiązanych kwestii, czy trudnych dla historii mówionej, że jednak później myślę, że naszą powinnością jest danie autorowi książki i powinien się z nią zapoznać, jeśli chce oczywiście, i to może być trudne dla niego, a później trudne też dla autorów. Z doświadczenia wiem, że było trudne dla, wiemy, że tak. Tak, zupełnie z innej, jakby w odniesieniu do zupełnie innej publikacji, ale mogę powiedzieć, że teraz w Karcie wyszły takie wspomnienia pana Zbigniewa Lubienieckiego na temat jego doświadczeń syberyjskich jako zesłańca. I ponieważ są to bardzo ciekawe, ale też nie takie kontrowersyjne opowieści, poproszono historyka i socjologa, żeby napisali posłowie i profesor Armin Głowacki napisał jako historyk, ja napisałam jako socjolog. I wiem tyle, że autor po przeczytaniu tego posłowia historyka, którego ja jeszcze nie przeczytałam, bo nie zdążyłam, ta książka w zeszłym tygodniu nie dostałam, to znalazł się w szpitalu, tak to mocno przeżył. Jak przeczytał moje, już nie poszedł do szpitala, ale też zrobiło to na nim duże wrażenie i musiał jakoś przetrawić to, co myśmy tam napisali, więc to nie są naprawdę łatwe sytuacje, poza wszystkim. Jeśli można, to ja właśnie tak kontynuując tą wypowiedź, chciałabym zapytać, czy gdyby, bo większość rozmówców była w podeszłym wieku, pewnie byli to ludzie schorowani i przeprowadzając te wywiady musieli się Państwo niejako uwzględniać ich stan zdrowia. Czy uważacie Państwo, że gdyby to było 20 lat temu, gdyby byli Państwo bardziej pewni ich konstrukcji psychicznej i stanu zdrowia, czy na przykład te rozmowy mogłyby być prowadzone inaczej, to znaczy, czy na przykład można by wtedy ich a bardziej analitycznie pytać o, nie wiem, stosunek do Powstania Warszawskiego, o zbrodnię katyńską, o wyjście armii Andersa, czy też po prostu ten ich podeszły wiek nie miał takiego znaczenia, bo ta narracja i utożsamienie się z tą narracją i tak nie miałoby takiego znaczenia, i że tak powiem, nie hamowali się Państwo ich stanem zdrowia i chęcią wydobycia ich, nie spowodowania jakiejś takiej trudnej sytuacji dla nich, czy też brakiem jakimś kwestią, nie wiem, bo prawdopodobnie trzeba uwzględniać też takie komfort rozmawiającego, tak? Czy też gdyby to było wcześniej, rozmawialiby Państwo inaczej? Może Kaja może powiedzieć o badaniach na pewno, prawda? Nad tym, jak to jest z perspektywy, czy jak się ma tam 70, a potem 90, czy ten język się zmienia i sposób opowieści, to pewnie Kaja może powiedzieć. Nie, on się raczej nie zmienia. Wszystko zależy też od konkretnej osoby, bo przecież widzimy, czy ktoś bardzo emocjonalnie coś przeżywa, czy jest po prostu fizycznie zmęczony i w danym momencie już nie jest w stanie opowiadać i trzeba zrobić przerwę. Natomiast mnie się wydaje, że myśmy jednak te najtrudniejsze pytania im zadali, bo powiedzmy takie te pytania, które pani wymieniła, to są pytania z gatunku takich pytań, bym powiedziała, o jakby opinie i postawy ich wobec pewnych zdarzeń historycznych. Natomiast tutaj osoby przeprowadzające wywiad pytały wprost właśnie o gwałty, o zabijanie jeńców, nie tak do końca wprost. Chociaż nie tak do końca, ale myślę, że w perspektywie tych osób, więc myślę, że te najtrudniejsze pytania
zostały im zadane. Nie wiem, czy mieliście jakieś komentarze co do później stanu emocjonalnego, bo czasami tak jest, że rodziny dzwonią albo ci narratorzy dzwonią i coś tam opowiadają, czy raportują, jak się czuli, czy że przeżywali, to nie wiem, czy takie jakieś były przypadki. Znaczy, to jest tak, że myślę, że ten wiek nie wpłynął na to, jakie pytania my zadaliśmy. Natomiast no, jeśli chodzi o te pytania też wprost, no to na pewno mogliśmy zadać pytanie, a czy pan, ale to też z kontekstu całej rozmowy, no, na przykład jakieś opowiadanie o jeńcach, to czy pan był w takiej sytuacji, że widział pan, że jeńca rozstrzelano, tak? To takie pytania mogliśmy zadać. Mogliśmy, myślę, że zadać pytanie, a czy pan w tym uczestniczył? Ale ja nie pamiętam, czy ja zadałem pytanie, czy pan zabił jeńca. Wydaje mi się, że nie zadałem takiego pytania. Tak samo jeśli chodzi o gwałty, to nie były pytania wprost. Tak? No, co pan widział, w czym pan uczestniczył i tak dalej. To takie pytania, tak. Czy jeszcze ktoś z państwa ma jakieś pytanie? Bardzo państwu dziękujemy za przybycie, autorom za przyjazd, wydawnictwu za przywiezienie książek. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy.